Kiedy wsiadałam do pociągu, robiło się szaro. To moja ulubiona poradnia. Wtedy wszystko wydaje się tak niesamowicie zamazane. Miałam się uczyć. Byłam podekscytowana egzaminami i pewna, że tym razem zdam. Ciągle wydawało mi się, że czegoś nie umiem, więc przeglądałam książki chyba już po raz siódmy. Nawet nie zauważyłam, kiedy zrobiło się ciemno, pociąg dojechał do Torunia. Nie wsiadało dużo ludzi. Pomyślałam, że będę mogła spokojnie się uczyć. Jakieś 10 minut po tym, jak pociąg ruszył, przyszli oni. Wyglądali normalnie, tylko jakoś tak dziwnie śmiali się. Jeden z nich miał ogoloną na łyso głowę i dziwne zadrapanie na niej, jakby się z kimś bił. Usiedli naprzeciwko mnie i od razu zaczęliśmy rozmawiać. Powiedziałam, że jutro mam egzaminy i że muszę się uczyć. A oni na to, że to studiowanie to taka ściema i że wyglądam na taką, co to już wszystko umie. Wtedy ten łysy wyjął mi książkę z ręki i odłożył na stolik. Staram się nie prowokować przyszłości planami, których nie będę w stanie zrealizować. Parę chwil temu przekonałam się, że moje spostrzeżenia co do dalszych losów świata są błędne. Znowu mnie to zaskoczyło. Chociaż tym razem nie powinno. Ten łysy, Artur, powiedział, że zamknie drzwi takim specjalnym kluczem, żeby było bezpiecznie, bo oni chcą się przespać. Zrobił to, ale nie usiadł. Tylko podszedł do mnie. Chwycił z całej siły za kark, drugą ręką zatkał mi usta. Nie mogłam się ruszyć. Patrzyłam tylko przerażona, a oni śmiali się. Pomyślałam, że to może żart, że za chwilę mnie puszczą. Ale tak się nie stało. Łysy kazał mi zdjąć pierścionki. Próbowałam się wyszarpnąć. Jeden z nich upadł na podłogę i potoczył się pod siedzenie. Ten z niebieskim oczkiem, który dostałam od babci. Na pewno nie był drogi. Łysy uderzył mnie w twarz. Temu drugiemu skazał schylić się po pierścionek, a sam wyjął mi z torebki pieniądze i list. Ten od Wojtka. Że nie będzie mógł do mnie przyjechać. Przeczytali dwa razy. Wtedy ten łysy, nie podnosząc głowy znad listu, powiedział, że mnie zabije. To dziwne usłyszeć coś takiego w pociągu od obcej osoby, ale pomyślałam, że ja sobie robię, że zaraz wysiądą i zaczęłam kombinować, że jak pojadę na gapę na uczelnię i spotkam kogoś znajomego, to pożyczę na bilet powrotny. Znajdowałam się gdzieś na końcu świata. Czułam,
że jestem przeraźliwie sama. Podniosłam się i chciałam wyjść, ale łysy popchnął mnie tak, że upadłam na siedzenie. Nie ruszaj się, bo cię zabijemy. Słowa docierały do mnie z opóźnieniem, jakby ktoś puszczał je w zwolnionym tempie. Potem słyszałam je w nieskończoność. Nie mogłam uwierzyć, że ja na te egzaminy, na które zakuwałam całe noce, po prostu nie dojadę. Powiedzieli, że wychodzą na papierosa. Ucieszyłam się. Pomyślałam, że może już nie wrócą. Ale oni stali bardzo blisko przedziału. Także słyszałam ich głosy. Później usłyszałam trzeci głos. To był konduktor. Kupili bilety do Warszawy i to mnie przeraziło. Oznaczało, że będę musiała z nimi jechać jeszcze kilka godzin. Konduktor nawet zajrzał do przedziału i uśmiechnął się do mnie. A ja nie zrobiłam nic. Bo gdyby zobaczyli, że coś do niego mówię, to by wrócili. Poczułam się senna. Najchętniej poszłabym spać. Widziałam siebie jakoś z boku, skupioną na dłoniach. Na moich dłoniach. Myślałam, że jeśli się nie poruszę, to cały świat też znieruchomie i nie będzie miał dalszego ciągu. Patrzyłam na siebie jak na migający obraz w telewizorze. Nie wiedziałam, która rzeczywistość jest tą właściwą. By dać czas swojemu umysłowi na poskładanie rozsypanych elementów w całość, zaczęłam jeść napoczętą wcześniej kanapkę. Żułam starannie. Połykałam z rozmysłem, by się nie zakrztusić. Powoli docierały do mnie słowa łysego. Mamo, boję się, że oni mnie naprawdę zabiją. I wtedy usłyszałam jej głos. I pomyślałam, jak dziwnie przeplata się radość ze smutkiem. W jednej chwili świat leży u twoich stóp, a drugiej wali cię prosto między oczy. Próbowałam myśleć o czymś innym, ale po chwili zobaczyłam ich odbicie w szybie. Przyszli znowu. Powiedzieli, że chcą się przespać i że mam się zamknąć, bo inaczej mnie zabiją. Mocno przyłożyłam głowę do zimnej szyby, by się nie trząść i pomyślałam, tak szybko przeleciało przez głowę, że może oni mnie naprawdę zabiją. Zaczęłam prosić Boga, by spróbował wszystko naprostować. W chwilę, gdy w Niego wierzę, wyobrażam Go sobie jako cudotwórcę.
Jeśli rzadko zwracam się do niego z prośbami, to tylko ze strachu, że za wszystko będę musiała zapłacić. Nawet Bogu. Boję się rachunku, jaki kiedyś może mi wystawić. Chciałam przytulić się do kogoś, kogo kocham, ale nie mogłam sobie nikogo takiego przypomnieć. No, przecież jest mama. Ale ona była daleko. Obserwowałam ich spod przymrużonych powiek. Nie wyglądali groźnie, raczej na niezbyt rozgarniętych. Nie wiedziałam, która może być godzina, ale zaczęło się przejaśniać. Wszystko działo się za wolno. Zaczęłam przyglądać się pulsującej żyłce na mojej ręce i to mnie uspokoiło. Zamknęłam oczy, by skoncentrować się na tym, co powinnam zrobić. Myśli zamienione na obrazy stawały się realne. Łatwiej je było przeobrazić w konkretne sytuacje, słowa, gesty. Musiałam stworzyć sobie serię obrazów i ułożyć kolejne jak w komiksie. Zazwyczaj mi się to udawało, chociaż nie tym razem. Obserwowałam cienie przesuwające się za oknem. Liczyłam sekundy. Snułam wspomnienia z dzieciństwa. Na chwilę zapadałam w sen, potem znów się budziłam. Potrzebowałam czyjejś obecności. Lęk wywołany brakiem poczucia bezpieczeństwa utkwił we mnie jak dżanga, powodując pulsujący ból. A ten sięgał do głębi mózgu. Nie potrafiłam nad tym zapanować. W tamtej chwili rozumiałam ludzi, którzy sięgali po karabin i strzelali do tłumu tylko dlatego, że nikt nie chciał ich wysłuchać. Dojechaliśmy do Warszawy. Oni nagle zerwali się i powiedzieli, że wysiadamy. To nie była stacja, na której miałam wysiąść. Ale nie miałam odwagi im o tym powiedzieć. Wzięli mnie pomiędzy siebie. Ten łysy szeptał mi do ucha, że jak będę wzywać pomocy, to mnie zabije. Ktoś mnie potrącił i pokruszył resztki zdrętwiałego ciała. Przeszył mnie potworny ból. Serce załomotało gwałtownie, a na całym ciele poczułam pot i gęsią skórkę. Miałam wrażenie, że właśnie wydarzyło się to, co miało się stać. Czułam jednocześnie ból i pustkę. Przyczynę bólu znałam, ale nie wiedziałam, skąd wzięła się pustka i co mogłabym zrobić, by ją wypełnić. W głowie kołatała mi jedna myśl, żeby już być w domu, żeby już być w domu, żeby już... Wszyscy ci ludzie mogli istnieć tu lub gdzie indziej. Nie miało to dla mnie większego znaczenia. Ale choć nie rejestrowałam tych faktów, eliminowałam wszelkie bodźce, a skupiłam się na jednym. Widziałam przed sobą drogę,
prosty prześwit między ludźmi a uchylonymi drzwiami. Wdech. Dalej. Bielał jasny prostokąt światła i tam chciałam się znaleźć. Wydech. Oderwałam stopy od ziemi. W wyobraźni znajdowałam się już za uchylonymi drzwiami. Wdech. Jeszcze dwa kroki i ulica. Wydech miał być już na zewnątrz. Doszliśmy do hali. Wielkiej, z czerwonymi siedzeniami, na których spali ludzie. I ja też chciałam zasnąć. Wydawało mi się, że to, iż usiądę na tym dworcu, to będzie najpiękniejsza rzecz, jaką mogłam sobie wyobrazić. Usiedliśmy. Łysy schylił moją głowę tak, że widziałam tylko buty ludzi, którzy przechodzili obok nas. Znów zaczęłam cała dygotać. Jeden z nich uderzył mnie w głowę, tak, że omal nie upadłam na posadzkę. Nie szerp się, bo cię zabijemy, powiedział łysy. Miał urodziny. 22. I chciał jej jakoś uczcić. Był tylko o rok starszy ode mnie. Miał taką dziwną niebieską plamkę na oku i lekko naderwane ucho. Tak jakby ktoś próbował wyrwać mu kolczyk. Miałam wrażenie, że kobieta, która zapowiada pociągi przez megafon, też mówi, że oni mnie zabiją. Nie mogłam tylko usłyszeć godziny. Słyszałam tylko rytmiczne zabić, zabić. Zabić. Ale myśl raz zrodzona nigdy nie umiera. Przysiada tylko gdzieś. Niewidoczna i nieuchwytna. Zapuszcza korzenie. Długie, wijące. Stykające się z innymi zapomnianymi myślami. A gdy przychodzi znowu, jest już realna. Jak uderzenie kijem w tył głowy. Przed oczami rozgrywa mi się scena, którą pewnie wszyscy będą oglądać w telewizji. Huk. Podobno nic nie czułam. Akurat. Przyjemnie jest wierzyć, że telewizyjna śmierć nie boli. Bo taka miła dziewczyna jak ja musiała zasnąć o sekundę wcześniej, nim jakieś ostre kawałki wbiły się w moją szyję, piersi, oczy. Wyszarpały tunele do serca, mózgu, głównej orty. Zanim ból wypalił mnie od środka, płynęłam już do nieba, niesiona za ręce między dwoma aniołami. I tak naprawdę nic nie czułam, poza łaskotaniem anielich skrzydeł. Kto tak myśli, jest idiotą. Obie ręce mi urwało, nim jakiekolwiek cholerny anioł miał szansę po mnie przylecieć. I wcale tak od razu nie umarłam. Czułam ból rozcielonego ciała, zastanawiając się, kto i dlaczego mi to zrobił. Okaleczona leżałam długie minuty. Konając, zdawałam sobie sprawę, że z mojej tętnicy wylewa się krew. A ja nie mogłam nic zrobić, bo obie ręce leżały zbyt daleko. A oczy? Pozbawione powiek wpatrywały się w niebo, w oczekiwaniu na te spóźnione anioły.
Nawet jeśli trwało to tylko chwilę, to i tak zbyt długą, by ktokolwiek ośmielił się stwierdzić, że umarłam, nie wiedząc o tym. Potem znów kazali mi iść. Wsadzili mnie do pociągu. I jeszcze raz sprawdzili, czy nie mam pieniędzy. Ale ja już nie miałam nic. I okazało się, że jedziemy do Torunia. Tylko po co? Przecież przed chwilą stamtąd przyjechaliśmy. Może to wszystko zacznie się od nowa? Ogarnął mnie niesamowity spokój w samym środku niebezpieczeństwa. Trwałam w dziwnym oszołomieniu, jakby to była scena z innego czasu. Wypełniał mnie spokój. Trwałam w oczekiwaniu, kiedy będę mogła wrócić do domu i o wszystkim opowiedzieć mamie. Musiałam tylko przeżyć. Mama oddycha szybko i płytko. Tak jakby płuca pełne miała kurzu, którego nawdychała się przez drogę. Serce łomocze jej mocno. Jakby miało rozsadzić klatkę piersiową i wybuchnąć na tym szpitalnym korytarzu. Dotykam jej ramienia, by wiedziała, że jestem tu. I lęk momentalnie, jak w naczyniach połączonych, przenosi się na mnie. Mamo, ja umieram. Przecież ona mnie nie słyszy. Zakręciło mi się w głowie. Odchyliłam się do tyłu. Nie wiedziałam, co powinnam zrobić, by się cofnąć. Palce wbiłam w stopień. Jednak pięty nie miały już oparcia. Czułam, że jeśli ruszę stopę, stracę równowagę i runę. Jedną ręką odchyliłam w bok, a ona poruszyła się jak skrzydło w zwolnionym tempie. Wolno i płynnie. Już podczas tego ruchu zapomniałam, co chciałam osiągnąć tym gestem. I nagle usłyszałam czyjś krzyk. To ten łysy coś krzyczy. A może to ja krzyczę? Tylko dlaczego spóźniają się moje anioły?